Skończyliśmy dwie kampanie z nowymi cywilizacjami. Czas na Ismaila i Persów. Będziemy wykonywać challenge, żeby zabić jakiegoś tam możnowładcę czy kogoś, nie wiem dokładnie, tam jest podane imię i nazwisko w achievementie, przed jego dotarciem do pałacu. Musimy to zrobić natychmiastowo. Czerwone głowy, lecimy. I came here with a quest for vengeance. For years I have sulked in cowardice, but the time is finally upon me. I come to slay Shah Ismail, the bane of my Shah Ismail. The decrepit streets are the last place that I ever expected to find him. But underneath that unkempt beard and blasphemous stench, I know those eyes anywhere. If I were to finish the deed here and now, I could finally enjoy a night of peace. Yet as he sits there stone-faced, my head now races with questions. Why does he not recognize me, the sister of his former confidant? How much longer can he hurt what remains of my pride? I must know. Vengeance is a feeling that Ismail knows as well as I. His father was the Grand Master of the Safavid Order, a group of so-called radicals who for generations had promised salvation to a Persia still reeling from Tamerlane's invasion. Back then, these lands were ruled by a federation of tribes called the Ak Koyunlu. Some of us Turkomans constituted their ruling elite. But others, such as myself and my brother, suffered under their reign. And we were eager to liberate ourselves from their watchful eyes. Together with their ally, Faruk Yasar of Shirvan, the Ak Koyunlu had tried to destroy the Safavids for years. When they killed the infant Ismail's father in battle and locked the boy away, it seemed as though they had finally succeeded. Yet the Order survived, and after years of private training, the now 12-year-old Ismail set out to seek his revenge. His first priority was to slay Faruk Yasar and avenge the father that he never knew. No dobra, lecimy. Historia ciekawa. Ismail musi przeżyć. Poprowadź Ismaila do miasta Erzincan. Posiadając skromne zasoby, Ismail nie jest ograniczony do limitu populacji wynoszącego... jest ograniczony, przepraszam, 125 i nie może przejść poza erę zamków. Rybale Ismaila znacznie przewyższają liczebnie jego małą grupkę uciekinierów. Unikaj niechcianych walk, dopóki nie zdołasz zebrać więcej jednostek. Persowie są wydajnymi budowniczymi i statków. Zbuduj kilka łodzi rybackich, aby zwiększyć swoje wczesne źródło żywności. Serwowanie z zaprawionych w boju Turków i najazdy na gruzińskie kuźnie to jedyne sposoby na ulepszenie ograniczonego arsenału wojskowego. Początkowo nie możesz budować zamków, ale zabicie Faruka Yasara i przejęcie jego fortecy umożliwi ci to i pozwoli szkolić słonie bojowe. Te wytrzymałe bestie mogą niszczyć miasta i armię. No i właśnie tego będziemy chcieli klienta tutaj załatwić, żeby zdobyć achievement. Im dłużej będziesz zwlekać z zabiciem Farujaka Yasara, tym będzie on silniejszy i lepiej przygotowany. Lecimy. It is not safe here, young Ismail. We must hurry to Erzincan before the Akkoyunla hunt us down. Dobra. O, ten jeszcze przeżył. Dobra, musimy się rozejrzeć po okolicy. Spadamy sobie teren. No, duże zniszczenia, więc faktycznie chyba to są te zniszczenia z Tamerlane'em związane Timurem Chromem.
tak jak wspomniano we wstępie. These men say that they will join us. Świetnie. Świetnie, chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Dobra, jedziemy, wyzbieramy sobie takich przypadkowych znajdów. Bo będziemy potrzebować dużo, dużo armii, żeby załatwić tego klienta. One, dobra. O, ten jeszcze się ostał. Ten jeszcze kolega się ostał. Tu też mamy... Świetnie. Zapraszamy do elitarnego klubu. These men say that they will join us. Świetnie. Dobra. Kolejni. Jeden keszik. I to troszeczkę ulepszone. Dobra, no nie mamy rewelacji. Ale źle też nie jest. Dotrzemy do miasta i od razu ruszamy w kierunku pałacu. Zobaczymy, czy nam się to uda. A, tu są jeszcze. Nie, szybko postaramy się przejść, niezauważeni. Szkoda konfliktu. Tak było w podpowiedziach, żeby unikać konfliktu, jak tylko jest to możliwe. Dlatego tak zrobimy. Ale szyby są wytrzymane. Dobra, i od razu lecimy w tą stronę. Finally, we have a permanent base of operations. Set forth and spread my word to as many Turkomans as you can find. We will need quite the contingent to take the fight to the Shirvanshah. Dobra, lecimy. Głównie jedzenie jest tutaj ważne. Jedzenie i złoto, ale na złoto wyślemy tylko jednego. Dobra, musimy zdążyć. Musimy zdążyć, bo czasu jest mało. Później niestety nic nie możemy zrobić, chyba że mamy już te technologie porobione. Now that we have a permanent base, can we please go raid the Georgians like I suggested earlier? Czy możemy najechać Kruszynów? Okay. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Dobra, przejdziemy tędy. Aj, nie złapiemy go chyba. Tak, nie złapiemy go. Our valiant leader seems to have taken a few scouts. Return him to camp and bandage his wounds. Cofnie się chyba. Dobra, spróbujemy go teraz złapać. Tak, chyba się uda. Ha! Tak jest, mamy achievement, moi drodzy. Jest dobrze. Tak jest, piękna baza. Ja też na to czekałem. Też na to czekałem. Dobra, spróbujemy zebrać tutaj jednostki. Ori, ulupy jamkun. Salam. Chupur,
Dobra, jedziemy w jedzonko tutaj, to tak na grubo. Pozbieramy sobie naszych zwolenników. No i co? I przechodzimy do ery zamków. Możemy budować słonie bojowe, więc to już jest duża... duża zaleta. Dobra, panowie i panie. Memor. Dobra, będziemy potrzebować dużo drewna. Salom. O mordanci. Dobra, ja poproszę tutaj do zbudowania solidnej bramy, bo to, co tutaj jest, to się nie kwalifikuje do solidnej bramy, tylko jakiejś prowokacji. I później tutaj to samo. Nie wiem, dlaczego nie mogę tutaj postawić bramy. Dziwnie. Dziwne. Dobra, trudno. Your words ring true, young Ishmael. We are pledged to your cause. Oho, idą koledzy, dobra, chowamy się. Ale ich zaraz przegonimy. Zaraz ich przegonimy. Dobra, mamy też drugie centrum, więc tutaj się nie przejmujemy. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj mamy kolejną grupkę. O młody. Salom. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden młyn. Memor. Ori. Memor. O młody. Salom. Dobra, jak oni tak tu będą chcieli nas najeżdżać, to my sobie tutaj zrobimy bramę. Memor. Your words ring true, young Ishmael. We are pledged to your cause. Dobra, no i chyba ruszymy wtedy na tych Gruzinów. O, zakier zbadano, super. To mi się podoba. O, młody, sahih. What is this? Apparently, even youth think that they are the Messiah these days. If you are truly the real deal, go slay the great bear that lurks atop this mountain. Dobra, idziemy z tym niedźwiedziem. Potrzebujemy was tutaj, żebyście nam pomogli. Dobra, to. O, do obydle trochę jest. 500 HP, no. I to Super Saiyanin z aurą. Dobra. Trudno. Czy mamy coś tu jeszcze do budowania? Nie, raczej wszystkie budynki mamy. Dobra. Może tak to zrobimy. Chociaż powiem szczerze, że tutaj też można zrobić takie coś. Dobra, przechodzimy do ery, robimy słonie, najeżdżamy i się w ogóle bez żadnych kompleksów tutaj. Potrzebujemy dużo jedzonka właśnie. No właśnie, mamy klientów tutaj. Ależ oni są skuteczni.
powers ring true. Mamy wodza. Dobra. We are pledged to your cause. Dobra, zbieramy ekipę wspaniałych. Salam. Amade. Memor. 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 Salam. Memor. Dobra, mamy 125, więc to jeszcze możemy. Your words ring true, young Ishmael. Dobra. We are pledged to your cause. Spoko. Dobra, dużo technologii, ale przede wszystkim lecimy na słonie tutaj. To jest coś, co nam najbardziej zależy. Na czym nam najbardziej zależy? Ori? Dobra, coś w kuźni? Nie, widzę, że tutaj te wszystkie technologie z kuźni mamy. Nie no, tu, panowie. Dobra. My tylko zgarniamy ekipę i jedziemy. Your words ring true, young Ishmael. We are pledged to your cause. Memor. Dobra. Salam. Memor. Dobra, jeszcze to byśmy chcieli, to przyspieszenie zrobić, ale zobaczymy. Dobra, w sumie jeszcze moglibyśmy zrobić jedną rzecz. Nie, nie miejski patrol, to poproszę. Salam. Ulufy Jamkon, Ulufy Jamkon. Ori, Ulufy Jamkon. O, wiecie co? Zrobimy sobie tutaj klasztorek. A, nie mamy Ismaila. Dobra. Do not talk to our prisoners. This is none of your business. Dobra, uwolnimy więźniów, bo potrzebujemy ekipy. Zapraszam. Dalej, panowie. Your words ring true, young Ishmael. We are pledged to your cause. Dobra, zobaczymy tutaj zaraz. No, z taką ekipą, jak tam wjedziemy, to będzie po zawodach. Dobra, chyba teraz Ismail może upaść, że tak powiem. Your words ring true, young Ishmael. We are pledged to your cause. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, co tam zbadano, jaką technologię, ale... Dobra, spróbujemy na nich tutaj najechać. Dobra, no chłopaki najeżdżają, ale z tych najazdów nic tutaj nie wynika specjalnego. No, faktycznie bestie. I przyspieszenie. O, tu można zamek nawet postawić sobie. No nie, no panowie, no naprawdę. No
pojedziemy od razu wykonać cele główne. Dobra, ruszamy od razu na główne cele. Dobra, idziemy do celu. O, tutaj sobie wyjdziemy. Momentalnie sforsujemy, a nawet nie będziemy musieli forsować bramy. U nas ładnie wpuścili. I po zawodach. Riches of Shirvan are ours to keep. Take all that you can, my loyal followers. Chyba to wszystko. Oj. No nie. O nie. Dobra, poczekamy. Nie. A few moments later. Oczywiście gra już nie wróciła do swojego normalnego stanu, więc spróbujemy ostatni autosave. Może się tutaj uda. Oczywiście achievement jest zaliczony, bo sprawdzałem na koncie Steama. O! Tak jest. It breaks my heart to think that I once swore loyalty to this haggard. Yet there was a time that Ismail was the epitome of a valiant leader. I still remember the first time that we met him. My tribe was among the lucky few in Anatolia that he personally invited to ride with him to Erzincan. For weeks, my brother would not stop talking about this captivating, fearless youth. Once we arrived in Erzincan, he told us that Allah had commanded him to free us from the tribal life of generational bickering that we were all too used to. Such claims were not uncommon, but his intense conviction, firm as the blade of his shamshir, made us certain that he spoke the truth. He dubbed his soldiers the Kizilbash. The red hats for the 12 pleated garments that they were to adorn themselves with in battle. Embarrassed as I am to admit it, I still keep my brothers as a reminder of our youth and of all the possibilities that it once promised. Strong-willed though Ismail was, he was also uncommonly generous. No sooner had his troops sacked Shirvan than he distributed the plunder among them. They were the only true family that he ever had. A
and he knew how to make everyone feel important to the cause. Looking back, I should have known all along how paranoid this boy truly was.